zawsze, całe życie. Sław Kaszowski znów w gliwickim klubie. Jarek, czemu Fortuna? Tak naprawdę, bo Gliwice i w sumie najbliżej, a tak naprawdę powiem szczerze, że ostatni rok, półtora psychicznie trochę mnie wykończyły i wolałem sobie trochę odpocząć już tak naprawdę. Nie mówię, że to ma być jakieś takie granie byle jakie, ale wiadomo, to jest piąta liga, wiele osób się dziwi. Ja się nie dziwię. Miałem propozycje z różnych lig, nie mówię, że gdzieś tam tych najwyższej półki, ale były drugoligowe i dużo trzecioligowych. Jednak każda wiązałaby się z jakąś tam uciążliwością dojazdami. I przyznam się, że wolałem w tym momencie postawić tutaj na Gliwice. Tu mam co robić, mam rodzinę, nie chciałem stawiać rodziny, nie chciałem stawiać moich rzeczy, które gdzieś tam od jakiegoś czasu sobie zacząłem prowadzić w Gliwicach, także dlatego. Fortuna to ciekawy zespół, jest tu paru chłopaków znanych z piłkarskich boisk, nawet w Polsce przecież. No właśnie, jakbyśmy tak zliczyli sobie występy w Ekstraklasie, no to trochę by tego było tutaj, także na pewno ciekawy zespół i myślę, że zespół, który jeszcze może wiele tutaj namieszać. Na pewno przyszedłem tutaj też po to, żeby pomóc i no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Szkoda, że dzisiaj się nie udało, bo przegraliśmy z Rezerwami Piasta, ale no cóż, no myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. W sobotę stoczyliście niesamowity wręcz bój właśnie z Rezerwami Piasta, w którym było aż 8 zawodników z pierwszego składu, tymczasem tylko 3-2 dla Gliwiczan. To jak to skomentujesz? Szkoda, że no tylko 3-2, ale 3-2 niestety, przegrany mecz, ale no cóż, prowadziliśmy 1-0, mieliśmy swoje sytuacje jeszcze, żeby strzelić bramkę. Nie było do przerwy, jakoś nam ten wynik udało się utrzymać zwycięski. Jakoś po przerwie chyba za długo siedzieliśmy w szatni, że tak powiem, my jeszcze grając na boisku drugą połowę, chyba nasze głowy były w szatni. No szybko straciliśmy 3 bramki, jedną bezpośrednio z rzutu rożnego, a potem ciężko było jakoś tak złapać swój rytm meczowy. No cóż, udało się strzelić jeszcze tą drugą bramkę kontaktową, ale no sytuacji też było na strzelenie trzeciej, jednak w bramce bronił Kuba Szmatuła, także nie było łatwo mu strzelić. No i no cóż, no szkoda, z jednej strony szkoda, z drugiej myślę, że pokazaliśmy, że nieprzypadkowo mam tyle punktów. Nieprzypadkowo tyle punktów. W tej końcówce tego ciekawego pojedynku z Rezerwami Piasta przeważaliście, a no, nie ujmując nic, jest tu paru 40-latków w Fortunie. Jak to możliwe, że zabiegaliście Gliwiczan? Znaczy piastowców. Ja wiem, czy zabiegaliście. No cóż, no nie wiem, nie mnie to oceniać. To fakt rzeczywiście, że niektórzy zawodnicy u nas są już zawodnikami, którzy mają 40 lat bądź dobiegają tej cyferki. No cóż, myślę, że my też się nie obijamy na treningach. Może nie wszyscy wiedzą, ale my trenujemy dość ciężko, także tutaj wszystko jest gdzieś tam organizacyjnie, starają się dopinać wszystko na ostatni guzik. Myślę, że powoli ten klub jest klubem z przyszłością tutaj, co by nie mówić. To znaczy Fortuna będzie walczyć o wyższe cele niż piąta liga? No myślę, że tak. Są chłopcy, którzy potrafią grać w piłkę. Dzisiaj ciężkie boisko było, co by nie opowiadać o tym meczu, to jednak to boisko było ciężkie, grząskie, ale cieszę się, że wytrzymaliśmy jakoś trudy tego spotkania. No, najgorsze w tym wszystkim to, że nie strzeliliśmy tej trzeciej bramki, która no, myślę, że chyba nam się należała. Dziękuję bardzo. Jeszcze? Jak to jest grać przeciwko Piastowi? Taki swój mecz? Nie, bez rewelacji. Jakoś tak. Może inaczej byłoby, gdybym grał na stadionie Piasta, to wtedy byłoby inaczej. A tak jakoś patrzyłem tego jak do każdego kolejnego meczu. Nie ma jakichś tam emocji z tym związanych. Znaczy się profesjonalizm. Pełny profesjonalizm. No trudno, ja już jestem, ja teraz mogę patrzeć na Piasta z boku, ja mogę być komentatorem tak naprawdę, jeśli chodzi o sprawy Piasta Gliwice. I też jestem ciekaw, co tam się dzieje w szatni, w drużynie i patrzę na wyniki, na grę. No także tu już, ja ostatnio odpowiedziałem, że Piast nie jest jeszcze pewniakiem do awansu, no, bo tak nie jest, nie można nagle mówić o tym, że Piast jest pewniakiem, bo gra mecze u siebie, prawda? No, niestety, ale widzieliśmy wczoraj, jak wyglądał mecz i tak te mecze będą wyglądały, także nie ma się co nastawiać na pewne łatwe zwycięstwa w tej pierwszej lidze.